Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj ze mną jest Eliza i wspólnie użyjemy czego? Markerów do tatuażu. Zrobimy sobie fajne tatuaże. Myślę, że na ręce chyba, co? Może gdzieś na ramieniu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No to popatrzcie, co było w środku. Markery. Właściwie całkiem sporo tych markerów. No. W takich ładnych, żywych kolorach. 10. 10? No to bardzo fajnie, jest ich 10. No i możemy zacząć nimi malowanie, wybrać swój jakiś ulubiony kolor i narysować coś fajnego. No to spójrzcie, ja sobie użyję takiego żółtego markera. Sprawdźmy. Wow! Jak on będzie rysował. O, spójrzcie. Taki jest fajny. Zobaczymy. Podobno schodzą, słuchajcie, tylko przy użyciu wody, więc nie powinno być problemu. O, jest już taka żółta plameczka. No i ja sobie zrobię takie... O, słoneczko. No, super. Słoneczko namalowane. Moje jakieś takie radosne wyszło to słońce. Dużo ma promyków. Spójrzcie. O. No pięknie, czyli słoneczko zrobione. No i w sumie tyle. Zobaczymy, co Eliska zrobiła. Ja teraz rysuję serduszko. Ciekawe, czy się uda. O, udało się. Jeszcze je pokoloruję na ten czerwony. I jest serduszko. Tak? No to czas teraz namalować tatuaż dla Elizy. Ja jej zrobię taki tatuaż niespodziankę. Jestem ciekawa, czy ktoś zgadnie, co to będzie. Uwaga, rysujemy. Najpierw na brązowo. To w sumie jest mało podpowiadające, nie? No. Ale tu jeszcze zrobię o tak. I o tak, i jestem ciekawa, czy już się ktoś domyśla. To teraz użyję takiego ładnego niebieskiego koloru. Mam nadzieję, że mi się uda. Chciałabym, żeby się tak ładnie udało. Oho! I zrobimy sobie jeszcze, trochę pokolorujemy, ale tylko trochę. Ładnie to wygląda. Podoba Ci się? No. To fajnie, się staram, to żeby coś. Ładnie wyszło. To coś. Dobra. Powiedzmy, że wygląda prawie tak, jak chciałam. To czas jeszcze zrobić po drugiej stronie to samo. Się obawiam, że po lewej stronie to mi tak wyjdzie średnio, ale zobaczymy. Dobra. Uwaga, uwaga. Oho, dobra. Już teraz chyba wszyscy wiedzą, co to. Eliska, wiesz już, co to? Zobacz, tak. Prawie wyszło. Co to jest? Motyl. Motyl, chociaż na razie wygląda jak ważka. Jeszcze będzie jedna para skrzydeł. To kolejna para skrzydeł. Uwaga. Takie bardziej mi serduszko wyszło, zobacz. No, takie maciupieńkie serduszko. Po tej jednej stronie mi wyszło trochę takie... Oho, dobra. I jeszcze po drugiej stronie poprawimy. Naprawdę serduszko takie wyszło. No, takie maciupieńkie serduszko. Takie malutkie serduszko. No dobra, no to fajnie to. Motyl, powiedzmy, że się udał. Może trochę jeszcze mocniej pokoloruję, żeby ładniej było widać kolory. O, no i ślicznie, motylek gotowy. To teraz jeszcze namaluję jeszcze jedną rzecz. Tym razem zdradzę sekret, że będzie to jakieś zwierzątko. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, co to takiego będzie. Utka. Utka? Nie. To nie są utka. Jeszcze moment. Łódka, a nie utka. Łódka? A ja myślałam, że utka. Ale nie, nie, nie. To nie będzie łódka. Utka. Utka też to nie będą. Mam nadzieję, że wyjdzie. Muszę trochę jeszcze dokolorować. Oho. Dobra. Pokolorowane. No i słuchajcie, połowa pracy jest zrobiona. To rysujemy dalej. Uwaga, uwaga. Wow, trochę zaszalałam. O. Zrobimy tak. Pokolorujemy ładnie Elisce. Rączkę. Będę cała w tatuażach. Będzie cała w tatuażach. No, Eliza się zamienia w człowieka z tatuażami, słuchajcie. Będzie miała mnóstwo tatuaży. Uwaga.
Łoho! I proszę bardzo, co nam tu powstaje? Już widać? Wiewiórka. Wiewiórka? No ej, patrz, ja się tak staram, no. Chyba widać już, co to jest. No to ostatnia już rzecz, czyli takie mini płetwy. Uuu! Prawie tak ładnie wyszło, nie? No. Podoba Ci się tak trochę? Chociaż? Podoba mi się ta wiewiórka. Jaka wiewiórka? To rybka jest. Ładna rybka wyszła. Bardzo ładna. O, śliczna jest. To koniec z tatuażami już w dzisiejszym odcinku. W komentarzach napiszcie nam co? Co Wam się najbardziej podobało? Czy właśnie ryba? Mhm. Moja wiewiórka? To ryba. Czy serduszko? Czy ważka? To jest motylek! To był motylek! Eliska przekręca wszystkie zwierzaki. Słuchajcie, motylka narysowałam. No właśnie, więc macie do wyboru aż 3 tatuaże. A mi się najbardziej podoba motyl. Motyl, dobra. Mi w sumie też najbardziej motyl. Wy dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy też macie jakieś tatuaże. Oczywiście zostawcie kciuki w górę! No i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia! Pa!